Witajcie kochani, witam was serdecznie na czytaniu horoskopu tygodniowego. Cudownie, że jesteście, że wracacie jak zawsze. Bardzo, bardzo wam dziękuję za aktywność. To jest bardzo ważne dla mnie, motywujące, inspirujące. Dziękuję, że jesteście kochani, dziękuję. Pamiętajmy wszyscy, że jest to czytanko ogólne, więc bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje. Tu ja zawsze, zdrowy rozsądek. Zostawmy to, co nie rezonuje dla osób, które mają to usłyszeć. Nie bierzmy wszystkiego absolutnie do siebie, kochani. Tu trzeba tego słuchać zawsze tak mądrze, prawda? Żeby wyjąć dla siebie rady, wyjąć podpowiedzi, a zostawić to, co po prostu nie rezonuje. I oczywiście, jak zawsze, przypominam, kochani, możecie dowolnie buszować po kanale. Zapraszam na pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, taka playlista dostępna dla każdego. Mnóstwo fajnych tematów rozwoju duchowego, właśnie jak sobie pomagać, jak się oczyszczać, jak się ochraniać, bo czuję, że w tym tygodniu będzie nam i czerwona nitka się pomagać nam, i woreczek czerwony, kto co lubi, kto jak, czy obsydian. Tak, przyda nam się na pewno, co po niektórym. Zapraszam też na Tarot i Orakle, kochani, zapraszam na nowy kanał, gdzie wszystko na temat kart, wszystko na temat nauki tarota, będziemy mówić o różnych magicznych rzeczach tam, a dzisiaj zapraszam już, kochani, na czytanko. Witam wszystkie osoby spod znaku strzelca na czytaniu tygodniowym, witajcie kochani, super, że jesteście. Wyższej jaźni, bardzo proszę o informacje dla strzelców, rady, podpowiedzi na ten czas. Najpierw zobaczmy obszar prywatny, czyli relacje, związki, miłość. Pamiętajcie, że tu chodzi o wszystkie relacje, jakiekolwiek mamy z kimkolwiek. I tutaj rozpoczynamy energią trójeczki buław. Królowa buław, bardzo ogniście, czyli gdzieś tutaj w obszarze waszego ognia. Powinniście się dobrze czuć w tym tygodniu pod tym względem. Wow, i dziewięć buław. Żeby nie było też za dużo tego, kochani, bo dziewięć buław pokazuje, że tu może być coś przytłaczającego, może za dużo się dzieje, może wy byście chcieli za dużo zrobić naraz. Dużo planów, dużo tutaj widać nadziei i dużo też możliwości pojawiających się jakby, żeby coś zmienić, żeby zakończyć coś, co gdzieś tutaj tobie ciąży od jakiegoś czasu już. Mam takie poczucie jakby, że oglądasz się przez ramię, czy też do mnie wróci, czy już będę mieć spokój. Może ktoś tutaj z was zakończył związek albo żegna się z czymś, co zostaje w przeszłości, prawda? Ale może tu nie do końca jakby to jest pozamykane i możesz mieć takie poczucie jeszcze, że chcę iść dalej, ale coś mnie tu trzyma, prawda? No dobra, zobaczmy dalej. Obszar zawodowy teraz zobaczmy, czyli to poza domem, prawda? Poza prywatnymi sprawami, kariera, finanse, biznes. O, kolejna karta buław, kochani. Ogniście dalej, lecimy. Sześć buław, fajna karta, fajna energia, coś się tu udaje. Kolejna karta ognista, wow, rycerz buław, co jeszcze? No niemożliwe to jest po prostu. Kochane strzelce, cały tydzień we wszystkich obszarach swojego życia będziecie przeżywać swoją własną naturę, czyli żywioł ognia. Uważajcie tutaj, żeby nie przesadzić z tym ogniem, żeby nie przeforsować też siebie pod jakim względem. Uważajcie na trening, bo ja czuję, że tutaj możecie, te osoby, które uprawiają sport, na siłownię chodzą, uważajcie, żeby tutaj czegoś sobie nie naciągnąć albo nie prze... Jakby możesz czuć, że masz więcej siły niż twoje ciało chce wydatkować energii na dany moment, możesz się przetrenować po prostu, także uważajcie kochani. Bo tu widać takie, o, prawda? Także tak, ale kochani, wow, strzelce, to jest niesamowity tydzień dla was, tydzień, kiedy wszystko rusza do przodu. Jeżeli stało coś w waszym życiu wcześniej, mieliście takie poczucie, że nic nie idzie, prawda? Się wlecze, się ciągnie, to tutaj tak, jest potężny jakby zew waszej ognistej natury i zobaczcie, potężna zmiana z przeznaczenia, która dzięki kole fortuny właśnie coś tu się zmienia, jakiś shift potężny, jest jakaś zmiana. Dobra, dopytajmy, bo bardzo to jest intrygujące, ale wychodzicie z żywiołu ognia i kończycie tym żywiołem ognia cały tydzień pod tym tytułem. Zobaczymy, jakie inne żywioły wam tutaj będą jeszcze pomagać.
Zobaczmy runę tygodnia najpierw, bo bardzo intrygujące jest to, że wszystkie karty z buław nam wyskoczyły. No tak, runa Kenas. Jak najbardziej jest to właśnie, powiedziałabym, kochani, potężna, ognista siła. Jest to wewnętrzny ogień, który gdzieś nas tam pcha, prawda? Ale pamiętajcie, że ogniem można ogrzać, ale ogniem można też spalić, prawda? I zniszczyć, więc tutaj uwaga, żeby właśnie nie przesadzić. Okej. Okay. Dobra, w sprawach prywatnych zobaczmy tu dodatkowe karty. Tak, mamy kartę odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko, odśwież ciało, umysł i duszę. Czyli tutaj gdzieś po tych ognistych jakichś wydarzeniach będziecie mieć też potrzebę trochę odpocząć. Co jest kompletnie zrozumiałe, kochane strzelce. Tak, i w sprawach zawodowych, biznesowych tutaj mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia, czyli ta prawda w tym tygodniu, w tym obszarze będzie bardzo ważna. Weźmy sobie wszystkie karty, żeby zobaczyć, jak to nam się tutaj kreuje w całości. Poproś o pomoc, czyli tu w sprawach zawodowych, biznesowych, urzędowych tutaj możesz potrzebować jakiegoś wsparcia, może osoby, która potrafi zadziałać we właściwy sposób, zna może jakieś tam, prawda, labirynty, nie wiem, może jakieś przepisy, zasady, reguły, bo coś tu czuję, że będzie trzeba właściwie zadziałać. Może będzie trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby móc potem pójść do przodu. Dobra, co tu mamy? Zachęć Boga, albo tutaj możesz wyższą jaźń powiedzieć, prawda, aniołów, jak czujesz, by był twoim przewodnikiem. Naprawdę po prostu powiedz: Boże, czy wyższa jaźni, nareszcie jestem gotowa, prowadź mnie, prawda? Ja się wolę zwracać do wyższej jaźni, czy do wszechświata, możesz też mówić uniwersum, prawda, wszechświecie, kochany, bo mam takie poczucie, że to jest bardziej w zgodzie z tym, kim czuję, że jestem w całości, jakby całościowo, więc może dla ciebie to też będzie jakaś podpowiedź, ułatwienie. No dobra, zobaczmy dalej. Muszę przyznać, że bardzo intrygujące jest to wasze czytanie na ten czas. Już dopytamy. Sama runa Kenas pokazuje szaleńczy ogień, pęd, moc, dynamika, jakieś odnowienie, odrodzenie, oczyszczenie potężne. Mamy tutaj kartę, która mówi o nadmiernym myśleniu, o warunkowaniu wszystkiego, o takim w kółko myśleniu, o tym samym w kółko i w kółko i w kółko i w kółko od nowa, prawda? Tak, mamy kaseta, jak taka zdarta kaseta, prawda, płyta, którą w kółko odtwarzamy te same rzeczy, więc może tutaj postanowisz zostawić jakąś przeszłość za sobą, może w końcu poczujesz tą siłę, tą moc w sobie, prawda, robię to, odcinam to od siebie, robię zdecydowany ruch, żeby pójść do przodu, żeby coś zmienić, prawda. No, ta runa Kenas, ona tu pokazuje właśnie to, ten twórczy ogień, który pomaga ci, prawda, zająć się tym, czym się chcesz zająć, przetransformować coś, gdzieś tutaj sobie z czymś poradzić właśnie. To oczywiście to, poza tym, że to może pomóc ci coś zakończyć, tak jak masz tutaj, to też może ci to pomóc zjednoczyć się z kimś, jeżeli tu było jakieś rozstanie, prawda, a chcesz z kimś się zjednoczyć, więc możesz dzięki tej runie Kenas sobie pomóc na wiele sposobów. Runa Kenas też mówi o potężnym rozmachu, to jest taka ekspansja potężna, prawda? Wytrwałość, która prowadzi nas do tego celu, który tam gdzieś mamy, prawda? W myślach. No dobra. Bardzo fajną energię czuję z tego czytania, wiecie? Wiadomo, ja tam mam bardzo dużo ognia w kosmogramie, może dlatego, ale czuję, że tu jakieś dużo fajnych rzeczy was czeka w tym czasie. Prawdę ukrytą wam chciałabym wytasować i tylko jedna karta mi wypadła na razie. I love you unconditionally, czyli ktoś ciebie tutaj naprawdę bezwarunkowo kocha. Może to też jest podpowiedź dla ciebie, żeby popracować z miłością bezwarunkową, miłością kosmiczną, uniwersalną, jak tego nie nazwiesz. Jeszcze jedną prawdę ukrytą poprosimy, ok.
No czuć ten ogień, słuchajcie. I to są takie wybuchy jakby, że najpierw nic się nie dzieje, po czym nagle coś wybucha. Czyli może być taki tydzień troszeczkę szalony albo też spontaniczny może być. Dobra. I'm starting to understand. Aha, czyli zaczynam rozumieć nasze połączenie. Ktoś tutaj ma taką myśl, takie przemyślenie, prawda? Okej, dobra. Dopytajmy w takim razie kartą Tarota. Zaczniemy w sprawy prywatne dla strzelców. Trzy buławy na ten czas. Trzy buławy. No faktycznie to się coś stało. Miej się, kochane. Auć. 10 mieczy. Była krzywda, był ból. Może dalej jest. I tutaj jest postanowienie. Idę dalej. Zostawiam to już za sobą. I masz tą siłę, masz tą moc, żeby to faktycznie dla siebie zrobić. Fantastycznie. Królowa buław i mamy kartę pustelnika, czyli tutaj głęboka refleksja, zastanowienie, może już ci się to zdarzyło zrobić, czyli ty już wiesz, czego chcesz teraz, ty już doskonale wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz, gdzie chcesz iść, co chcesz zrobić, a co chcesz za sobą zostawić, jaki etap chcesz za sobą zamknąć, co chcesz jakby uwolnić, prawda? Fantastycznie, słuchajcie. Tydzień niezwykły, powiedziałabym, ognisty, ale jednocześnie ten ogień wykorzystujecie w fajny sposób, żeby pozakańczać te trudne rzeczy gdzieś, poodcinać to poczucie krzywdy, to poczucie bycia ofiarą, takim pokonanym, prawda? Bo jak czujemy się pokonani, no to też przychodzą do naszego życia zdarzenia osoby, które nam pokazują, prawda, że jesteśmy pokonani, którzy ciągle tam gdzieś nas kują dalej, prawda? Natomiast kiedy wyjdzie się z tej energii i poczuje się jak królowa buław, czyli ja mam siłę, mam moc, poradzę sobie, prawda? Zostawiam tą niechlubną przeszłość za sobą, odcinam to po prostu, prawda? Dlaczego? Bo chcę zadbać o moją energię wewnętrzną. Zobaczcie, jak tu pięknie na karcie pustelnika widać. Dbam o moją wewnętrzną, piękną energię, dlatego zakończam to, co jest dużym obciążeniem dla mnie i dużą krzywdą. Zostawiam to, prawda? Ze sobą. Zamykam ten rozdział, zamykam ten etap, idę dalej. Przepięknie, kochani. I ja tu więcej nic nie mam do dodania. Jesteście konkretne, jesteście tutaj zdecydowane. Jeżeli nawet jeszcze w tym momencie nie wiesz, o co chodzi, nie masz tej decyzji, to ja tu czuję, że w tym tygodniu bardzo wiele strzelców będzie gotowych na to, szczególnie tych, którzy dużo mają tego ognia w kosmogramie. Może masz strzelca w więcej niż jednym znaku, a może masz jeszcze inne ogniste znaki tutaj. Także, kochani, przepiękny tydzień dla was. Szósteczka buław i karta nam się tutaj odwróciła, dwójeczka mieczy. Tutaj to, co poczułam, bo dwójka mieczy ma wiele znaczeń w rewersie, natomiast to, co tutaj poczułam, to przychodzi zwycięstwo tutaj w tych sprawach zawodowych, kariery, biznesu, edukacji, może też rozwój duchowy, prawda? No rozwój duchowy to tu potężny jest, bo to są buławy, więc może ktoś z was po prostu ma ogromne przebudzenie, olśnienie, prawda? Takie objawienie dosłownie, które prowadzi do jakiegoś absolutnego oczyszczenia właśnie swojego życia z wcześniejszych rzeczy, które przestały służyć. Odcinasz to, prawda? W tym ogniu jakby przepalasz te rzeczy, które są do wyrzucenia i po prostu idziesz w zupełnie nowym kierunku. Nowy rozdział otwierasz. I tu ja to rozumiem, te dwa miecze tutaj w rewersie dla was jakby odblokowuje swoją energię, prawda? Bo dwa miecze w ustawieniu prostym to jest przyblokowana energia, stagnacja, nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć, nie chcę tego postrzegać, widzę jak widzę i dobra, prawda? Natomiast tutaj widać jakby, tak to czuję z tej karty, że koło fortuny, czyli zmieniam to wszystko. Mówię prawdę, oczekuję prawdy, jestem osobą szczerą, bezpośrednią, otwartą, stąd zwycięstwo, prawda? Czyli tu w tym obszarze biznesowo-finansowo-urzędowym, tak to nazwijmy, na zewnątrz domu, jakby tutaj ta otwartość, prawda i szczerość będą cię prowadziły we właściwą stronę. Natomiast jeżeli poczekujesz, jeżeli potrzebujesz przewodnictwa, potrzebujesz podpowiedzi, to tutaj szukaj kogoś, kto będzie w stanie cię wesprzeć, prawda? Czy to profesjonalną doradą, czy energią po prostu, czy po prostu wstawiennictwem. Dobra, rycerz buław dla strzelców. Wow, i mamy drugi raz sześć buław. Zobaczcie, no tu się wam coś udaje, kochane strzelce, ewidentnie.
dzięki tej szczerości i otwartości coś Wam się tutaj udaje jakby wygrać albo komuś zaimponować. Jesteście jakby jak tacy bohaterowie. Jesteście jak bohater, który coś uratował, coś zrobił, coś jakoś dobrze zadziałał, prawda? Wow, to jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, 8 buław i 8 buław. 88 jako rada. Pozwól sobie na to, żeby manifestowały się cuda w Twoim życiu. I tu jeszcze na końcu widzę, zobaczcie, piękną kartę Asa Mieczy, która też mówi o zwycięstwie, która też mówi o tym, że prawda zwycięża tutaj. Może Ty wypowiadasz jakąś prawdę, może ktoś, w każdym razie gdzieś tu puszcza jakaś cisza i jest bardzo dużo wymiany, bardzo dużo informacji, może tu jest jakaś współpraca, bo 6 buław to też jest taka właśnie takie zwycięstwo, gdzie obie strony są zadowolone, więc tu może jakiś kontrakt podpisujesz, który jest dobrym, może wcześniej był ten lęk przed tym, teraz się na to godzisz. Wszystko jest tak, jak chcesz, bardzo Ci się to podoba, bo widać tutaj ogromny sukces w sprawach tutaj zawodowych. Natomiast cały czas czuję, że tu bazą i fundamentem tego sukcesu jest prawda, wypowiedziana prawda, poszukiwanie prawdy, otwartość, bezpośredniość, szczerość, więc to na pewno dla kogoś jest tutaj ważną informacją. Tak, tu to, co czuję, ten As Mieczy, to jest dla Ciebie podpowiedź, żeby się kierować w tym czasie czymś świeżym, czymś nowym. Pozwól sobie na tą zmianę, bo koło fortuny, prawda, pokazuje. No, Runaka nas też zachęca nas do tego, by coś zakończyć, coś zmienić, coś pożegnać, prawda? Taki twórczy ogień, który sprawia, że dużo się dzieje, prawda? To czytanie też pokazuje i tak mówi, jakby bądź osobą otwartą tutaj, może na jakąś wiedzę, może na jakieś informacje, może tu coś, o właśnie, kochane strzelce, teraz poczułam, jeżeli ktoś tu się rozwija duchowo, rozwija się, to możesz poczuć, znaleźć w sobie jakieś dary, talenty, możesz też poczuć, że one się rozwijają. Możesz poczuć potrzebę ich rozwijania. Czuję tutaj właśnie taką dużą ekspansję, działanie z rozmachem po prostu. Tak. No, oczyszczanie potężne czuję. Potężna zmiana, naprawdę wow. Dużo wymiany, dużo się dzieje. Co jedynie tu podpowiem, to czytaj wszystko dokładnie, poszukuj wszystkich informacji, nie postępuj zbyt szaleńczo i zbyt spontanicznie, proś o pomoc, kiedy czujesz przytłoczenie ilością, natomiast nie wyrywaj się przed szereg, żeby coś za szybko zrobić. Co ma być sprawdzone, niech jest dobrze sprawdzone. Bo tu widać, że ponieważ tak jest szybko, dużo się dzieje, prawda? Widać tutaj, że coś tu się zadziało, może była jakiś błąd i ty się musisz potem cofnąć, żeby to poprawić, żeby tutaj to naprawić jakby. Szczególnie to mówię dla osób, które pracują z pieniędzmi, z dokumentami, te wszystkie faktury, jakieś tam zapisywanie jakichś rzeczy ważnych. Zwróć uwagę, żeby jednak uważnym być, ok? Żeby być uważnym w tej właśnie pracy. Tu widać, że jest mnóstwo ognia, będzie Was nosić, kochani, bardzo, bardzo. Tak, co ja tu jeszcze czuję? Tak, czuję, że będziecie poszukiwać dla siebie jakby nowej ścieżki, a to prywatnie, a to zawodowo też, różnie u różnych strzelców. Dobra, kochane, tyle. Ja tu czuję, że tu cała informacja już przeszła. Czytanie absolutnie przepiękne, ogniste bardzo, ale piękne. I mamy teraz mini wybierz kartę na 3 możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka. Tutaj mamy najpierw odpuść przeszłość, czyli tu ewidentnie jakaś przeszłość jest do pozostawienia za sobą. 2, mamy nie i 3, tutaj mamy tak. Dobrze, kochane strzelce, to tyle. Utulam Was i życzę Wam jak najpiękniejszego tygodnia.